Cześć, siemano! Ja nazywam się Wyklęty, a ja was zapraszam... Wyklęty! Wyklęty! Ja was zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Icewind Dale. Stoimy już, słuchajcie, przed grobowcem Kresellaka. Powinniśmy tym kluczem, słuchajcie, otworzyć drzwi. Jak nie wiem, to nie wiem, co będę robił tutaj, bo już, słuchajcie, tak naprawdę nagrywam troszeczkę ten odcinek, że tak powiem, na poczekaniu. Już jestem praktycznie spakowany, słuchajcie, do podróży do mojego domu rodzinnego. Załatwić już mam tylko parę innych dupereli, no i nagrywam, żeby jeszcze o tych jakoś tych odcinków w miarę starczyło. No co, słuchajcie, idziemy dalej. Zgoda. Nie ma co przedłużać. Zrozumiałem. Myślę, no, że z czasem powinienem się jakoś, słuchajcie, tutaj wyrobić. 12:25. Tak o 14 jeszcze u dziadków, nie, no trochę, bo będę miał dzisiaj, słuchajcie, lataniny. No ale dobra. Zanim w ogóle może otworzymy te drzwi, zobaczę, czy się jeszcze tym kluczem otworzymy te. Tak, otworzyliśmy. Zginiesz! Tym kluczem. Może wyprowadźmy ich tutaj troszeczkę. Albo nie, dobra, lejmy. Sobie śmiało. Idzie nawet bezproblemowo. Momencik. Tutaj mamy jakiegoś troszeczkę większego drania. Poszarpany szkielet. Patrz to tak, czy... Momencik. Wewnątrz nic nie ma, tylko grubo warstwa kurzu. Weźmy go, wypróbowaćmy właśnie. O, szybko poszło nawet. Dosyć. Nie, niech podejdzie, nie ma co. Do boju. Niech kilku naraz się będzie mogło zająć przeciwnikiem. O wiele lepsze szanse na ubicie potwora. Czyli widzę, że mamy tutaj... Chyba przekleństwo złapaliśmy. Mamy jakąś kryptę, tylko lepiej ją najpierw sprawdzić, co by nie była zastanowiona pułapka. No dobra, już, pośpieszy się statutem. Co to jest w ogóle? Obrażenia nie skuteczne. A. To jest zmora. Mogę pomóc? A, odpędzanie nieumarłych. Może coś? Nie. Samo to coś daje. Drużyna została... O właśnie. Widzę, że trochę troszeczkę był większy przeciwnik. Już idę. Okej. Okay. Pułapka dezaktywowana. Mamy kolejny klucz. No proszę, parę jeszcze innych ciekawostek. Zaraz o złocie zobaczymy. Co my tu mamy? Dobra, to może ty. Mój drogi waszmościu. I teraz tak, co my tu mamy? Co to jest w ogóle? No tak. Prawy przycisk myszy mi się zepsuł i nie mogę tego kliknąć. To się sprawdzi, słuchajcie, w następnym odcinku. Nic nie mogę zrobić, normalnie prawy przycisk myszy mi zlechł. Zacząłem sobie wczoraj pykać no, w TF-a. Co prawda lamiłem jak zwykle. Nie to, co słuchajcie, było na odcinku, że jakoś tak średnio lamiłem po całości. Chciałem pobawić się snajperem, a tu klops. Zdechło mi. Dobra, tego nic z tym gunwem nie mogę zrobić, nawet sprawdzić co to jest, co i jak, więc no trudno. Awans. 0-0, zmniejszono o 1 dodatkowe punkty życia 14, wiedza zwiększona o... Proszę serdecznie. Jak najbardziej, słuchajcie, to łapiemy. Go może troszeczkę uzdrówmy, by się przydało. Jest otwarta, ale wewnątrz nic nie ma. Dobra. Momencik. Ty chyba miała... Ktoś tu chyba właśnie wyciągnął... Właśnie. Bierz, bo się przyda. Nie wiem, co to jest, więc na razie zostawię. Momencik, bo myszka znowu szaleje. Uzdrowimy sobie ciebie troszeczkę, nie ma co. W razie nic więcej nie będziemy brać, bo za dużo tego stafu mamy. Zobaczmy jeszcze prawe drzwi i będziemy, słuchajcie, sobie i wejdziemy do tych głównych. Zanim wejdę do tych głównych, to jeszcze się tutaj nabufuję. O rany, czuję, że tu będzie złocie męczarnia, będę musiał co chwilę pauzować tą grę. Już, dobra, słuchajcie, walę pauzę, żeby nie przeciągać. Dobra, nie musiałem nawet walić tej pauzy. Już się zdążyła ogarnąć. Ja tylko wrócę, kupuję sobie nową myszkę, może jeszcze jakąś fajną, nie wiem, pomyślę jeszcze, żeby... Może, myślę, tak się zastanawiam, co mi tak, słuchajcie, celność w grach spadła. Bo strasznie pudłuje. Nie wiem, co mi takiego uderzyło.
tutaj za słabo tu. No właśnie, właśnie, właśnie. Dawać go tu! Może troszeczkę się wycofajmy. Wasz mościowie i wasz mościówny. Tak trochę otwarty teren, coś. Wszystkich was pozabijam. Cierpienie do minimum. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. O, też tak myślę. Dobra, jedziemy dalej. Pomyślmy. Dawać go tu! Widzę, że tu nic specjalnego nie ma. O proszę, teraz ty dostałaś awans, bardzo ciekawie. W ogóle muszę teraz pomyśleć, żeby właśnie jak jest walka, to się strasznie dekoncentruję i nie potrafię się skupić na tym, żeby wiecie, spróbować nawiązać coś ciekawszego. Samo jakąś ciekawszą gadkę, żeby ten odcinek nie był taki suchy. Bo to w sumie nagrywanie jest takie... coś jak ostatnio skomentował Eleven. Ale momencik. Miecz krótki. Ja tu jej chyba właśnie dałem taki, to jest miecz... krótki. To sobie jeszcze wrzucimy lepszą, słuchajcie, nie mogę w miecz krótki. Nie ma ona tutaj wiedzy w mieczu krótkim. Czym ty masz jeszcze? Krótki łuk. Też nie mogę, ona niczego nie... Aha, nie może powyżej dwóch punktów nabrać. Katana, strzałka, proca, styl walki, dwuręczną styl walki, mieczem i tarczą. Używam miecza i tarczy. Więc proszę serdecznie, niechaj obniżmy jej te wszystkie kary, jakie tutaj ma. Chcesz czegoś ode mnie? Nie ma żadnych. What is this? Ej, tak. Który tu ma najbardziej wolny ekwipunek? O cholera. No to dobra, ty masz, ale no ty, żebyś to wszystko udźwignęła, to będzie masakra. Momencik, szybka pauza i bardzo szybki, słuchajcie, powrót. Dobra. Zwoje. Już? Jesus. Aha, bo to on wziął. On, słuchajcie, wziął. Momencik. Próbuję tutaj. Tydiu. Ten cały czas mam. Tydiu, 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 tydiu. Jak to wkurza strasznie. No zejdź z widoku. Tutaj. Tu raz. Dobra, chyba jeszcze starczy, słuchajcie, udźwigu, starczy, starczy. Dobra. Udźwigu starczy. Weźmy całą drużynę. Moment. Jestem, musicie mi wybaczyć, naprawdę. Ta myszka już mnie zaczyna bardzo mocno irytować, ale na razie nic nie mogę zrobić. Jak po prostu... Ech. Postanowiłem, że ją odłączę profilaktycznie, bo zaczęła już totalnie wariować. Musicie mi naprawdę wybaczyć, słuchajcie. Chcę, żeby chociaż jeden odcinek był. Ona się w końcu uspokoi. Ona musi tylko przyjść swoje głupie humory, ona się uspokoi. I będzie, słuchajcie, w porządku. Bo ona ma właśnie takie momenty, że... Będzie działać? Momencik, może tak się na razie ustawmy. W czym mogę pomóc? Gotów, w porządku. Ale jakim cudem... Nie, 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 to... No, w tym kierunku, tak słowo. Może jednak, o... Tak się ustawcie. Wy to macie seryjnie jakiś głupi problem z ustawieniem się. Ta myszka ma takie swoje humory, że będzie się buntować i później przestaje się buntować. No ale dobra. Dajmy błogosławieństwo może. Co tu mogę dać? Na razie jeszcze ochronę przed złem może. Dodajmy temu. Dajmy jeszcze drugiemu, który tak bardziej tutaj walczy jako tanker. No i co, słuchajcie, idziemy. Jestem. Załatwione. Witam. Jestem tancerz kości, Mytos. Muszę pochwalić was za wasze wysiłki, by się tu dostać. Wybaczcie mi, mój lektor. Wasz upór jest co najmniej godny podziwu. A teraz powiedzcie mi, po co przyszliście? Chcemy zadać ci kilka pytań. Jakich pytań? Może po kości, Mytos, kapłan Myrkula. Kim jest tancerz kości? Jest sługą Myrkula. Naszym obowiązkiem jest obudzenie martwych strażników, by chronili miejsca ważne dla naszej wiary. To ja zbudziłem strażników tego grobowca. Nie za Myrkula, opowiedz mi o nim? Czy to możliwe, żebyście nic nie wiedzieli o władcy umarłych? Ach, nieważne, wszystko co żyje w końcu go poznaje. Więc Myrkul jest bogiem śmierci. Nie, on ma władzę nad umarłymi, a nie nad samą śmiercią. Śmiercią nic więcej jak tylko przejście ze świata żywych do świata umarłych. Śmierć jest ulotna, podczas gdy Myrkul jest wieczny.
Pozwól mi zadać jeszcze kilka pytań. Opowiedz nam coś o tym miejscu. Nie mam wam nic dowiedzionych i dlatego nie mogę wam udzielić tej informacji. Weź jeszcze. Szukamy zła, które nęka Kuldahar. Czy to ty? Kuldahar. Macie na myśli tą małą wioskę pod wielkim drzewem? Nie! Moje zainteresowania ograniczają się do tych ścian. Świat zewnętrzny mnie nie interesuje. Radzę, byście kontynuowali wasze poszukiwania gdzie indziej. No właśnie, dlaczego my mamy wierzyć w swoją niewinność? Winnościach? To nie ty jesteś oba, albo tak, to kto? Nie mam pojęcia. To, co się dzieje poza doliną, nie jest mym zmartwieniem. Jeżeli jesteś odpowiedzialny za nieszczęścia Kuldahar, zdumiewające. Przychodzicie tutaj i zabijacie moich strażników. Kradziecie klucze do tego grobowca, łamiecie pieczęcie na drzwiach i jeszcze poddajecie w wątpliwość moją niewinność. Kto wam dał taką władzę? Przybywamy z upoważnieniem Kuldahar, by wytropić źródło zła, które spadło na tę krainę. Rozumiem. A któż Kuldahar ma prawa do tej doliny lub tego grobowca? Jakim prawem przysyłają was tutaj z upoważnieniem na zabijanie, plądrowanie, niszczenie? Zagrożenie. Ważne, kto nas tu przysłał. Muszę przeszukać. Każdego człowieka jest działanie przeciwko dostrzeżonemu zagrożeniu. O czym wy mówicie? Ci strażnicy są tutaj od wieków i nikogo nie skrzywdzili. Gdzie jest to wasze zagrożenie? Dlaczego grobowiec wymaga tak wielkiej ochrony? Chyba, że oczywiście jest czymś więcej niż się wydaje. Hi, bredzicie! Próbujecie usprawiedliwić wasze uczynki, wymyślając nieistniejące zagrożenia. To nie jest odpowiedź na moje, dlaczego grobowiec wymaga tak wielkiej ochrony, więc pozwól mi przeszukać... Tylko dlatego, że ochrona była dostępna. Jako jedna z wiernych osoba tu pochowana miała kontakt z tancerzami kości, więc ich wykorzystała. Nic złego tu się nie dzieje. Proszę Mytosie. Nie, to jest zakazane. Tak naprawdę straciłem zbyt wiele czasu rozmawiając z wami i zaniedbując moje obowiązki. Żądam, byście oddali posiadane przez was klucze i abyście stąd odeszli. Drugi raz nie poproszę. Nie mam do powiedzenia, że nie kryje się zagrożenie dla Kuldahar. Zamiast się zachować, nie mogę wyjść z czystym sumieniem, dopóki nie przeszukam całego grobowca. Może dojdziemy do porozumienia. Nie dojdziemy. Wy macie swoje obowiązki, a ja swoje. Ten spór był nieunikniony. Straże do broni. Niech i tak będzie. I jeśli to możliwe, uniknąć rozlewu krwi. Postaram się skrócić twoje cierpienie do minimum. No to lejemy. Może najpierw za tego. Uuu. A ten wasz mość czaruje. Może dajmy mu grozę. Zobaczmy, co to coś da. Tak. Pomyślmy, co to by można dać. Psalmem może zaczarujmy. Jakieś rozkazy? Bogowie, dajcie mi sił. Słucham. Szybko schodzi nawet. Dobra. Naprawdę bardzo mnie to zastanawia. Że... Momencik. Jakiś fajny kryształ. To niech ona go weźmie. Dobra. Gotów. Już. Naprawdę bardzo mnie słuchacie, wam powiem, to mnie zastanawia, że... Wszyscy tutaj właśnie tak się mówią, że nie wiedzą, o co chodzi i po prostu sobie tutaj jakby istnieją i tyle, nie? I to teraz, czy grają trochę jak ruskie, że nic nie wiedzą, wszystko jest w porządku? Czyli no faktycznie coś się dzieje. Momencik. Łucznicy. Zdejmijmy ich. Nie powinno by tu być wielkiego problemu. No to trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. What the... Cóż to do... Posłaniec Myrkula. Jestem. To wstyd, że musimy uciekać się do przemocy. Jakie się rozkazy? Cóż to na niebiosa drogie?
Jeszcze trochę. Chcesz czegoś ode mnie? Już i... Tu, tutaj. Przesuń się do cholery i daj jej zejść. Zrobię co w mojej mocy. Gotów. Bo nam padnie martwa. Nalegam, żeby ktoś mi pomógł. Zamieniam się w słuch. Mogę pomóc? Załatwić może najpierw tego. Kurde, ale silne bydle. Dopiero lekkie obrażenia posiada. Zatańczmy tutaj. Dobra. Jestem. Wszyscy skupić się na tym jego mościu. Dawać go tu. Dobra. Kto oberwał tamten? Ty nie masz. Pilnować najbardziej tej. Strasznie twarda bestia widzę. Cholera. Może zdąży. Dobra, zdążył. Co mam zrobić? Zgoda. Odejdź. Kurde. Ja mam nadzieję, że się przyciśnie. Dobra. Może później, słuchajcie, walę tą kryptę. Na razie zobaczymy tą główną. Zrozumiałem. A. W tej głównej ten bandzior tu siedzi. Dobra. Wczytajmy sobie jeszcze raz, słuchajcie. Spróbujmy sobie wszystkie buffy walnąć, nie buffy. Psalm. Mogę pomóc? Co życzę? Tak! Może ten psalm nam troszeczkę pomoże. Błaga mnie teraz, myszko droga. Gdzie ty idziesz, jeleniu? Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Oj, pułapka, bardzo niedobrze. Wczytajmy sobie raz jeszcze. Wygląda to, słuchajcie, bardzo słabo. Musiałbym się rozejrzeć teraz jeszcze po tych całych... jak to się nazywa? Zwojach, jakie tu posiadam, no ale nie mogę tego zrobić, bo mi myszka napieprza. Jesus. Gotów. Jestem. Zgoda. Ściągnijmy tu jakiegoś przeciwnika. Niech podejdą tutaj pod nasze skromne progi. Dobra. Jedziemy tym koksem. Trochę krwi. Już nie żyjesz. Broń nie skuteczna, to jest najgorsze. Come on! Chcesz zająć się nim może, obstawą. Słucham. Tak. Ach, zapomniałem, że to zaklęcie niestety tak blokuje. Średnie zaledwie. Niedobrze. Wykrwawię się. Gotów. Dobra, ty mój drogi, może sobie troszeczkę daruj. Ten jest mój. Cholera. Nie wygląda to dobrze. Tu jestem. Załatwić tego jegomościa. Łatwizna. Jakieś rozkazy? Aha, trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Okej. Okay. Słucham. Załatwić tego. Jakiekolwiek jeszcze czary. Nie, nie mogę. Na razie... Co mam zrobić? Cało cokolwiek mi, słuchacie, widzę, wychodzi. Tak! Tym razem się muszę No już, zarżnąć go. Czy ktokolwiek mógł go trafić? Trafiony chyba. Poważne. W czym mogę pomóc? To jest chyba... poważniejsze leczenie. To było poważniejsze leczenie. No już! To zostanie zrobione. Tyle jeszcze ciało znieść zdoła. No już, umieraj! Puścicie kurde mać!
musiał zdechnąć teraz. Oj nie, z nim chyba coś tak łatwo nie pójdzie, widzę. Będę do tego potrzebował myszki, żeby się dowiedzieć, jakie czary za co odpowiadają teraz, bo jestem w bladej dupie. No nie, no on tu będzie kluczował między swoimi i się potykał o nich. Najgorsze jest to, że go trafić nie idzie. Tu jestem. Jestem. Będę musiał coś na niego wymyślić, słuchajcie. Dostał. Ale dalej poważę tylko obrażenia. Nie, słuchajcie, to nie ma sensu praktycznie. On jest taki potężny, że rozwala nas w drobny mak. Kurde, mogłem sobie tutaj to grać. Czy miał coś więcej, słuchajcie? No nie, widź go. Gdzie to mi się schowało? A, tutaj. Chcesz czegoś ode mnie? Tak! Zamieniam się w słuch. Jestem. Trzeba będzie nakupować jeszcze troszeczkę. O, proszę, zarżnąłem go. No ale nie wiem, słuchajcie. Ale nie wiem. Zapisywanie, zapas, sobie to nazwę. Zamieniam się, zrozumiałem. Ojej, właśnie. Trzeba tu będzie coś z kapłanem pokombinować. Zapomniałem o niej. Dajmy sobie, słuchajcie, na zapas. Zrobione. Ściągnijmy jeszcze tamtego jelenia. Tak! Żaden problem. No już. Już, chodź. Dawać go tu! Nie podchodź, pułapka. Gotów. Załatwione. Później tutaj spróbuję przyjść po resztę, słuchajcie, rzeczy. Dobra. Tu jestem. Dobrze. Wykrywanie pułapek. Jest. Odziany go w luźne szaty, w habit. W jego ręce znajduje się koca zakapturzona. Zimne, złe światło. Nic, tu się nie da. Jestem. Pewnie ta boczna komnata któraś. A raczej tylko tutaj mamy jedną. O nie, jeżeli tu ich było dwóch takich, to koniec. Momencik. Myszka. Dawać go tu! Nie, tylko jeden, słuchajcie, chyba. Wykrwawię się. Z tym powinniśmy sobie w miarę szybko poradzić. Aha, się robi. Czy nie miała... Czy ta postać przypadkiem nie miała wykrywać pułapki? Zapas. Gotów, już się robi. Co? Nie, wczytywanie zapas. No. Załatwię to. Bo to załatwienie tego przeciwnika może być bardzo ważne. O nie, no. I znowu bunt mojej myszki. Ich. Dobra. Jest w porządku. Tylko słuchajcie, wrócę tutaj, to ogarnę sprawę z tą bardzo nieprzyjemną dla mnie myszką, która bardzo mnie nie lubi. No. Już się ogarnęła. Nalegam, żeby ktoś mi pomógł. Nie próbuj nawet. Aha, to jesteś ty. Rozumiem. Wracaj do bycia dystansowcem. No już czas dwa. Żaden problem. Nie widzi pułapki. Pułapka jest zbyt zaawansowana.
zbyt zaawansowana pułapka. No nic, słuchajcie, to wygląda na to, że tutaj przegrywam w tym momencie. Dobra, to był Icewind Dale. Większość skupiona, słuchajcie, na walce. Postaram tu się wszystko oczyścić, by później szybciej przejść do fabuły. Mam nadzieję, że w miarę wam się podobało. Trzymajcie się i cześć. Hej!